Witajcie kochani. Ja dzisiaj jestem po to tutaj, aby przekazać Ci dobrą nowinę. Jestem dzisiaj po to, aby zaświadczyć Ci, że Jezus jest żywy, prawdziwy. On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. To właśnie Jezus odmienił całe moje życie. Ja dzisiaj stoję tutaj i zaświadczam Ci całą sobą, że Bóg jest. Bóg jest żywy. I On dzisiaj puka do Twojego serca. Czy Mu otworzysz? Czy Mu otworzysz? Ja dzisiaj stoję i mówię, Jezus przyszedł do mojego serca 6 lat temu, kiedy moje życie było na granicy wytrzymałości. Zawołałam wtedy do Boga. Boże, jeżeli Ty jesteś, to przyjdź do mojego życia, bo ja już nie chcę tak żyć. Ja już nie chcę się bać. Ja już nie chcę polegać tylko na sobie. Oddałam Mu całe swoje życie. Na początku nie wiedziałam, co to dla mnie znaczy, bo nie znałam Ewangelii. Chodziłam tylko do kościoła od święta. Ale dzisiaj mam z Nim relację, bo Bóg to nie jest religia. Bóg to jest relacja. Czy Ty masz dzisiaj relację z żywym Bogiem? Jeżeli dzisiaj zadajesz sobie pytanie, co ze mną będzie po śmierci? Co ze mną będzie? To ja chcę dzisiaj powiedzieć Tobie, że jeżeli nie pojednasz się z Bogiem tutaj na ziemi, to tam już będzie za późno. Nie ma drugiej szansy. Dzisiaj szansa jest jedna dla Ciebie tutaj. Tylko tutaj na tej ziemi możesz pojednać się z Bogiem. Wybierz życie, abyś żył. Nie zatwardzaj swojego serca. Bóg dzisiaj puka do Ciebie. Przez moje usta mówi, wybierz życie, abyś żył. Ja byłam umarła. Chodziłam po tym świecie jak trup. Myślałam, że imprezy, alkohol, mężczyźni zaspokoją tą pustkę, która miałam w sercu. Ale nic się nie działo. Nadal czułam się niekochana, nieakceptowana. Żyłam w takim strachu i lęku, że diabeł po prostu pochłaniał całe moje życie. Ale dzisiaj zaświadczam Ci całą sobą, że jestem szczęśliwa, bo mam relację z Bogiem i dzisiaj Ty też możesz to mieć. Jeżeli zapragniesz tylko w swoim sercu i ustami wyznasz, Boże, oddaję Ci całe moje życie. Jeżeli ta kobieta mówiła prawdę, to ja chcę tego doświadczyć, bo Jezus to jest prawda, Jezus to jest droga, Jezus to jest życie wieczne. Tutaj na tej ziemi nie zaspokoi Ci nic. Wszystko, co jest dookoła, to jest marność. To jest marność tego świata, to wszystko przeminie. Jeżeli jesteś dzisiaj bogaty, masz piękny samochód, piękny dom, to któregoś dnia będziesz musiał to zostawić. Jedyne, co stąd zabierzesz, to tylko swoją duszę. I do Ciebie należy decyzja. Czy masz relację z Bogiem? Czy boisz się śmierci dzisiaj? Co będzie z Tobą później? Zadawaj sobie to pytanie. Dlaczego ja tak naprawdę żyję na tym świecie? Po co, Boże, ja żyję na tym świecie? Dlaczego? Wybierz życie, abyś żył. Amen.